Hola moi drodzy, w dzisiejszym odcinku moim gościem będzie moja koleżanka Magdalena Kręgiel. Rodowita prudniczanka, która słuchajcie, mieszka w Sewilli, w pięknym mieście, w którym prowadzi piękny sklepik z pamiątkami butik, ale powiem o nim później, jednak zaczniemy słuchać od ciekawego tematu, który mnie niesamowicie wkręcił i poruszył. Słuchajcie, miejsce to nazywa się Bar Wielkiego Tygodnia. Magda, bardzo Cię proszę, powiedz mi, bo ja jestem szokowany tego miejscem, na czym polega historia tego baru, atmosfera i dlaczego Hiszpanie w ten sposób przeżywają Wielki Tydzień? Ola, ola, witam serdecznie. Bar Wielkiego Tygodnia, czyli La Fresquita po hiszpańsku, czyli po polsku znaczy odświeżenie. To jest bar poświęcony Wielkiemu Tygodniowi. To znaczy, że Wielki Tydzień nie trwa tylko tydzień, ale w barze Fresquita trwa on cały rok. To znaczy, że na wielkiej tablicy jest odliczanie. Normalnie odlicza się dni, ile jeszcze zostało po zakończeniu Wielkiego Tygodnia do ponownego rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia. Przez cały rok również są puszczane procesje z Wielkiego Tygodnia na takim małym telewizorku, który jest zamontowany nad barem. A także, szczególnie w niedzielę, jest puszczane kadzidełko, które zwisa na takim, jak w kościele widzimy. I zapach tego kadzidła rozprzestrzenia się na całą ulicę. I po prostu możemy się czuć faktycznie jak w Wielkim Tygodniu. Kochani, ja tak mam Ci przerwę, ale ja go zwiedzałem we wrześniu, więc uwierzcie mi, że to jest prawda, co mówi. Zresztą zdjęcia, które są z tyłu, udowodnię Wam to i już oddaję Ci głos, Magda. Tak. Idziemy dalej. Jeszcze jedną ciekawostką, bo Hiszpanie mają podejście do religijności ciut inne niż my. Dla nich fiesta również się przekłada na życie religijne. I tam oczywiście, na przykład w Wielkim Tygodniu, po procesji trzeba iść do baru to uczcić. Na ścianach widnieją obrazy Matki Boskiej, Chrystusa z procesji i Hiszpanie przychodzący tam po prostu czują się fantastycznie. Dla nich to nie jest problem pić alkohol w obecności właśnie obrazów Matki Boskiej czy Chrystusa. Pije się alkohol, znosi się zdrowie, tak, zdrowie Chrystusa. Tak. My się z tego nie śmiejemy, słuchajcie, tak na zasadzie czegoś złośliwego, tylko po prostu, tak. Słuchajcie, no, jest to tak z jednej strony szokujące, tak, zarazem wesołe, a zarazem no niesamowite, że chrześcijanie w tak różny sposób mogą uczcić ten Wielki Tydzień, więc pamiętajcie, że my jako chrześcijanie mamy różne odłamy, Hiszpanie myślą troszkę inaczej, Francuzi inaczej, Grecy jeszcze inaczej, ale globalnie wierzę, że nas łączy. No i Madziu, tam takie są szczegóły, typu ten właściciel Pepe, tak? On tak. To od iluś lat prowadzi tą knajpkę? Od ponad 25 lat. Bar, tak. Powiedz mi, jakby, jak jest rytuał tego dnia? Od rana jak to wygląda? Tam, powiedzmy, raz można zjeść, raz są jakieś przerwy, tak? Jak to byśmy od rana zaczęli, powiedzmy, przychodzimy do tego baru rano, 7 rano, co tam dostaniemy? Tak, oprócz właściciela Pepe jest bardzo ważna osoba, to jest barman, który ma na imię Nacho, który jest moim serdecznym przyjacielem. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy Nacho. Nacho to jest człowiek orkiestra. Nacho przybywa do Fresquity już o 11 rano, zaczyna gotować, wszystko gotuje on. I jedzenie jest przepyszne, typowa kuchnia tradycyjna andaluzyjska, sewilijska. Na przykład w sezonie można zjeść ślimaki w zalewie ostrej. Polecam bardzo takie małe kanapeczki z krewetkami w sosie alioli. Tapaski. Tak, takie tapaski. Jedzenie bardzo dobre, czyli już od godziny 12 otwierają do 4. A bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że Hiszpanie, dla nich cały dzień jest tak ułożony, że do godziny 12 się wydaje ogólnie śniadania. Po godzinie 12 oficjalnie już można napić się piwa, co wielu z nich to robi. W tym nawet przerwie na pracy też nie zaszkodzi, jak się wyskoczy na małe piweczko. Brawo. Co? Prowadźmy to w Polsce, słuchajcie. Tak. Z czym, że piwko małe w Sewilli to jest szklaneczka, tam jest chyba 125 ml, czyli takie 3 szklaneczki można w przerwie między pracy sobie wypić i wrócić z powrotem. To tak na rozluźnienie. I tak, i o 4 zamykają, jest siesta i później o 8 z powrotem otwierają i dalej do 12, tak toczy się życie barowe.
Ja byłem w okresie, słuchajcie, około południa, więc naprawdę atmosfera była fajna, ludzie sobie rozmawiali, te rzeczy związane z Wielkim Tygodniem były pokazywane i mi się wydaje, że Chrystus też chyba się na nich nie obraża, ponieważ po prostu jest to inne pokazanie Wielkiego Tygodnia i naszego chrześcijaństwa. Więc ja z Magdą was jeszcze raz zapraszam do baru La Freskita. Freskita. Kochani, miejsce naprawdę cudowne, magiczne. Inaczej świętujący Wielki Tydzień, pokazujący tą naszą religię, więc zapraszam was jeszcze raz do Sewilli. Jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Kochani, Magda mieszka w Sewilli, zapraszam was do swojego sklepiku, butiku. Madziu, powiedz coś o nim parę zdań. Butik otworzyłam w tamtym roku we wrześniu i co tam sprzedaję? W sumie fakt, jest nastawiony bardziej na turystów, ale chciałam wprowadzić alternatywę dla turystów w Sewilli, bo jak wiadomo teraz wszystkie sklepy sprzedają to samo. Ja się skupiam na rękodziele. Sama maluję koszulki, robię na zamówienie, maluję torby i szukam lokalnych produktów od lokalnych wytwórców. Jest to ceramika, przede wszystkim ceramika w każdej postaci, skórzane rzeczy, wyroby ze skór i różnego jeszcze innego rodzaju biżuteria. Także gdyby ktoś się pojawił w Sewilli, zapraszam do Artesania Kalena na Calle Jiménez de Enciso numer 5. Kochani, Polka w Sewilli, zapraszamy was, damy wam numery na miary na Madzie na Facebooka, tablicę, więc pamiętajcie, jak się zgubicie w Sewilli, albo inaczej, jak przyjdziecie do Sewilli, pierw wstąpcie do Magdy. Dokładnie. I później słuchajcie, zwiedzajcie Sewillę. W kolejnym odcinku powiemy wam troszkę o klasycznej Sewilli, a dzisiaj wam dziękuję. Zapraszam was do kolejnego odcinku vloga, subskrybujcie kanał. Ola kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego i zapraszamy was do Hiszpanii, do Sewilli i na kolejne odcinki vloga Mix Travel. Ola! Ola, adios!